Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Poważna rozmowa o tym, co wokół nas z wiceministrem Marcinem Przydaczem przed nami. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Poważna rozmowa, bo odbyło się wczoraj i skończyło się późno wieczorem, wręcz w nocy, spotkanie kanclerza Niemiec, który zaprosił do Berlina prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Andrzeja Dudę. O czym panowie debatowali? Bo potem jak wyszli, to wszyscy mówili tylko pokój, pokój, pokój. Panie redaktorze, to było ważne spotkanie. Po raz pierwszy od 11 lat Trójkąt Weimarski spotkał się na poziomie szefów rządów głów państw. Oczywistym tematem była Ukraina i sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świata. To spotkanie istotne, no bo trzy ważne państwa dyskutują o polityce wschodniej, co dla nas, dla Polski jest absolutnie w tym momencie kluczowe. Prezydent Macron dopiero wrócił z Moskwy, kanclerz Scholz z Waszyngtonu, a prezydent Duda rozmawiał z przewodniczącym Xi Jinpingiem, więc panowie wymieniali się oczywiście swoimi obserwacjami, swoją wiedzą na temat tego, co dzieje się wokół Ukrainy, ale rozmawiali także i o przyszłości, a ta przyszłość jest bardzo istotna, bowiem już jutro w Berlinie spotka się format normandzki na poziomie doradców i to spotkanie... Format normandzki, to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, że chodzi o to, że o sprawach Ukrainy będą rozmawiały delegacje z Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych. I Ukrainy. Tak, tak. To jest ten format, który po agresji Rosji na Donbas, prawda, został sformułowany i Polski go nie ma, Polski nie ma w tym formacie, Stanów Zjednoczonych też nie, natomiast to jest Francja i Niemcy. Nie ma, ale panie, ale nam zależy, panie redaktorze, na tym, żeby nasza perspektywa także była słyszana, żeby i Niemcy, i Francuzi usłyszeli głos Polski i regionu Europy Środkowej. Możemy przedstawić listę spotkań dyplomatycznych, ona jest bardzo obfita, ale z perspektywy nas wszystkich, naszych słuchaczy, najważniejsze jest to, co ustalono. Wie pan, ludzie, którzy się interesują historią, mogą mieć poczucie, że jesteśmy teraz we wrześniu 1938 roku, wtedy, kiedy alianci, czyli Francuzi i Brytyjczycy, zdradzili Czechosłowację i poszli na pakt z Hitlerem, mając nadzieję, że nie będzie wojny. Jak to Churchill powiedział, mając do wyboru hańbę i wojnę, wybrali hańbę, ale wojna i tak przyszła. No tak, ale sytuacja jest dziś jednak nieco inna, także dzięki innej sytuacji w regionie, w Europie Środkowej. Polska tutaj aktywnie zabiega o to, aby nie powtórzyć błędów właśnie tych z lat 30., gdzie próbowano polityką ustępstw doprowadzić do uspokojenia agresywnego aktora. Wszyscy wiemy, kto tym agresorem wówczas był. Wiemy dobrze, że to podejście polityki ustępstw finalnie nie prowadzi do pokoju. Dobrze, ale... Dlatego też istnieje konieczność twardej polityki. Emmanuel Macron był właśnie w Moskwie i pytanie brzmi, czy nie spełnią się te obawy części Ukraińców, że Zachód, także Polska, sprzeda Ukrainę Rosji właśnie po to, by uspokoić Putina. Panie redaktorze, no my możemy się opierać na publicznych zapewnieniach i ze strony Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, innych państw, że nie ma tutaj zgody i gotowości do tego, aby pójść na kompromisy w sprawach zasadniczych, jak to się mówi językiem dyplomatycznym. No dobrze, złamania po prawa międzynarodowego, czy... no, Nie ma zgody na to, żeby oddać Ukrainę w jakąś tworzoną strefę wpływów rosyjskich. Czyli Unia Europejska nie zgodzi się na to, nie zaakceptuje zajęcia Krymu i Donbasu? Mogę powiedzieć, że Polska na pewno się na to nie zgodzi. Myślę, że Unia Europejska twardo też mówi o tym, że na to zgody być nie może. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Rosja bardzo aktywnie pracuje nad rozbiciem tego niekorzystnego dla niej w tym momencie stanowiska Zachodu. Stąd też próbuje wyłuskać niektóre państwa, przekonując, bądź też jestem przekonany także i szantażując, prawda, strasząc wojną. Słyszeliśmy podczas konferencji w Moskwie prezydenta Putina, który na odpowiedź na pytanie dziennikarza francuskiego pyta, czy jesteście gotowi do wojny, licząc na to, że pacyfistyczne społeczeństwa zachodnioeuropejskie będą, wystraszą się. No nie będą chciały umierać za Kijów, tak jak nie chcieli umierać za Gdańsk.
ale nie ma potrzeby umierać za nic, panie redaktorze, w sensie ani za Kijów, ani za żadne inne miasto. Ukraińcy sami chcą bronić swojej integralności, niepodległości, wymagają tylko od nas wsparcia. 7:08 naszym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Panie ministrze, Adam Bielan mówi wprost, zrezygnujmy z europejskiego planu odbudowy, jeśli dalej nie będą chcieli nam dać tych pieniędzy. Nie będziemy tam, nie będziemy żyrować ich pożyczek, nie będziemy wpłacać naszych składek. Jak to ma wyglądać właściwie? Panie redaktorze, jak pan wie, plan odbudowy powstał w formule zgody wszystkich państw. To wszystkie państwa zaciągają de facto zobowiązania, udzielając sobie pożyczki. No jeśli są państwa, które nie mogłyby korzystać z profitów tej pożyczki, no dziwnym by było, gdyby miały podejmować jakieś zobowiązania wobec kredytodawców. Ale to byłaby Europa drugiej prędkości, jak kiedyś mówiono, albo w tym wypadku raczej Europa drugiej kategorii? Ale ja jestem tutaj optymistą. Także i ostatnia wizyta pana prezydenta w Brukseli, co prawda poświęcona głównie tematyce bezpieczeństwa. No właśnie nie jesteśmy tego pewni, bo Jacek Sariusz-Wolski, bardzo prominentny europoseł w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, mówił przecież bardzo wyraźnie, że cytuję, Unia Europejska nie jest kompetencją prezydenta Rzeczpospolitej i dawał sygnał, że on ma nadzieję, że prezydent nie będzie rozmawiał o Sądzie Najwyższym z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Mało tego, on mówił, że w zasadzie do takiego spotkania nie powinno w ogóle dojść. Panie redaktorze, to prawda. Trybunał Konstytucyjny jasno wskazał już parę lat temu, do czyich kompetencji należy polityka europejska. Natomiast w sprawach zasadniczych pan prezydent też jako strażnik polskich interesów i bardzo aktywny aktor na polu polityki międzynarodowej, no ma kompetencje i możliwości do poruszania różnych tematów. Więc tak jak mówię, ja jestem tutaj optymistą. Ale czy ta likwidacja zapowiadana przez prezydenta, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, odblokuje nam te pieniądze z Brukseli? Jest pan przekonany, że tak się stanie? Panie redaktorze, myślę, że poprawa różnych elementów naszych relacji z instytucjami europejskimi, ale też i poprawa polityki tych instytucji europejskich wobec państwa polskiego, no finalnie może doprowadzić do tego, że te spory zostaną Panie zamknięte. Panie ministrze, ja zadam trochę inne pytanie. Trzeba wykonać pierwszy krok. Trzeba wykonać pierwszy krok i wtedy dostaniemy te pieniądze, tak? I wtedy oczekiwać, że druga strona również wykona krok pozytywny, prawda? Komisja Europejska już zapowiedziała, że potrąci sobie z pieniędzy, z funduszy unijnych kary za Turów. Polska obiecała, że nie zapłaci ani złotówki. No wygląda na to, że jednak zapłaci. Panie redaktorze, sprawa Turowa została pozytywnie zakończona po tygodniach, miesiącach negocjacji, ale udało się to z naszymi czeskimi przyjaciółmi zamknąć. Czesi wycofali swój wniosek przed Trybunałem. W związku z tym każdy prawnik panu powie, że sprawa została zakończona przed... Ale Unia może sobie wziąć te pieniądze i co wtedy? No to wtedy byśmy jednak mieli sytuację nie do końca praworządnego postępowania instytucji europejskiej. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, panie Radio redaktorze. Radio RMF24 Interia. Jeśli Unia Europejska będzie zabierać pieniądze ze składki, no to także i Polska ma tutaj instytucję do tego, żeby w jakiś sposób zareagować finansowo. Czy Polska nie będzie płaciła składki, jeśli Unia nam potrąci te pieniądze? O tym wszystkim w internecie zapraszam do Radio RMF24 oraz do Interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No dobrze, panie ministrze. Skoro jesteśmy już razem, to proszę spokojnie się napić. Bardzo dziękuję. Pan powiedział, że poranki bywają ciężkie czasami. Mhm. Pan jest w tej chwili jeszcze w trochę innej strefie czasowej, bo rozumiem, że pan wrócił niedawno z Waszyngtonu. O tym jeszcze chwilę porozmawiamy, ale chcę wrócić do tego, co pan powiedział, jak przystało na dyplomatę, tak żeby nie za wiele powiedzieć. Powiedział pan tak, jeżeli Unia Europejska zabierze nam te pieniądze, czyli pobierze sobie sama karę za Turów, jak rozumiem również karę za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, to my możemy jej, tej Unii, nie zapłacić tych pieniędzy w składce. To nam chciał pan powiedzieć?
Panie redaktorze, no są różne instrumenty, które dają nam możliwość zareagowania. Zadaję normalne pytanie, a słyszę o instrumentach. O trąbkach będziemy rozmawiać? Instrumenty finansowe w ramach relacji polsko-europejskich. Dobra, tak a po naszemu, a po polsku tak mniej więcej. Czy gdyby... Tak, mówiąc zupełnie wprost, no jeśli ktoś będzie chciał niepraworządnie nam zabrać nasze pieniądze, to my będziemy mogli niestety również reagować w postaci zablokowania pewnych przepływów finansowych. Ale to byłaby już sytuacja, która no, powodowałaby duże napięcie w tych relacjach. No skoro zamknęliśmy spór z Czechami, skoro Czesi wycofali swój wniosek sprzed Trybunału, no to na Boga, skąd tutaj przekonanie o tym, że trzeba jeszcze egzekwować jakieś kary finansowe? Sprawa jest zamknięta, ale warto może podkreślić... Znaczy, zdaje się, że dla Brukseli nie jest zamknięta, no bo to nie... To pokazuje, jeśli tak jest, jeśli takie głosy płyną z Brukseli, to pokazuje, jak dużo złej woli zostało tam nagromadzone przez ostatnie... No myślę, dobrze, ale panie ministrze, co lata. Panie ministrze, nawet zakładając, że ma pan rację, że jest tam wiele złej woli, mało tego, zakładając, że ma pan rację, że to jest niepraworządne, i zakładając, że w ogóle jesteśmy aniołami, a oni niekoniecznie, a oni zwykłymi śmiertelnikami. No dobrze, ale to jest rzeczywistość, a pan jako dyplomata powinien się poruszać w sferze rzeczywistości. Innymi słowy, no co jeśli oni rzeczywiście nam zabiorą te pieniądze, czy my, pozostaje nam się przyglądać temu, a może to my popełniliśmy błędy? No stąd też konieczność zaangażowania politycznego. Jeśli brak jest możliwości rozwiązania tego typu sytuacji prawnie czy na poziomie urzędniczym, no to niestety wysokiej rangi politycy muszą usiąść do stołu i się dogadać. Więc stąd myślę, że zaangażowanie i pana premiera i ministra Szymańskiego będzie się koncentrować na tym teraz, żeby tę sprawę rozwiązać, ale jasnym jest chyba dla każdego zjadacza chleba, że no, racja jest po naszej stronie. Zamknęliśmy spór z Czechami, Czesi wycofali skargę, elektrownia, kopalnia działa, tak jak to obiecał pan premier. Sprawa jest jasna, to wróćmy do pieniędzy. Instytucje europejskie powinny się skoncentrować na rozwiązywaniu innych problemów, a nie próbie karania tych, którzy sprawy rozwiązują. Panie ministrze, dobrze, to porozmawiajmy dalej o pieniądzach, chociaż już trochę innych i większych. Chodzi mi o Europejski Plan Odbudowy i o to, o co już pytałem, a mam poczucie, że nie do końca usłyszałem jasną odpowiedź. Czy w rządzie jest rozważana, tak jak twierdzi Adam Bielan, napomykał o tym również Zbigniew Ziobro, taka opcja, żebyśmy my jakoś wycofali się z Europejskiego Planu Odbudowy, skoro Unia Europejska nie chce nam przyznać tych pieniędzy? Panie redaktorze, my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no także w zakresie tylko swoich kompetencji, bo pamiętajmy, że za politykę europejską dobrze, odpowiada kancelaria premiera. No my raczej działaniami dyplomatycznymi staramy się doprowadzić do poprawy tej atmosfery wzajemnego zaufania, taka, żeby finalnie doprowadzić do uruchomienia tych środków. Natomiast w ramach negocjacji nie jest niczym dziwnym, że są też przygotowywane różne plany ewentualnościowe. Co jeśli nastąpi taka sytuacja, w której my wyciągniemy dłoń, poprawimy szereg rzeczy, które są istotne i ważne, a ta dłoń zostanie odrzucona. No to niestety trudno oczekiwać, że będziemy tutaj naiwniakami, którzy będą płacić niezupełnie korzystając z profitu. Panie ministrze, to wróćmy do tego, co się dzieje za wschodnią granicą, z tym, że już nie o Ukrainie chciałbym porozmawiać, a o Białorusi, bo ja mam poczucie, żebyśmy zupełnie zapomnieli o tym, co się dzieje na Białorusi, a tam się dzieją rzeczy no, z naszej perspektywy niesłychanie jednak niepokojące. To znaczy, czy właściwie my się za chwilę nie obudzimy z tym, że nie ma już realnie żadnej Białorusi, mamy po prostu Rosję zarówno w Kaliningradzie, jak i jak i na Bugu. No, niestety procesy, które dzieją się na Białorusi są z naszej perspektywy, należy ocenić negatywnie. Rosja dyslokuje kolejne jednostki, to są tysiące żołnierzy, które w tym momencie... Około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich jest na południowej granicy, znaczy Białorusi z Ukrainą. No, może nie aż tak wielkie liczby, ale rzeczywiście to są tysiące żołnierzy, tysiące sprzętu. No i wbrew różnego rodzaju zobowiązaniom, dokumentom wiedeńskim, brak jest tutaj jakiejkolwiek przejrzystości czy transparencji. Rosja bardzo aktywnie zarzuca
nam jako stronie natowskiej, prawda, że jakieś tutaj ćwiczenia czy ruchy wojsk się odbywają bez informowania Moskwy, w sytuacji, w której to są setki czy dziesiątki żołnierzy. Natomiast strona rosyjska dyslokuje tysiące żołnierzy, ćwiczy. To są ćwiczenia na Białorusi dziś większe niż ćwiczenia Zapad, które odbywały się na terytorium Białorusi. Znaczy... Więc to jest rzeczywiście pewnego rodzaju zmiana geostrategiczna. Ja o tym rozmawiałem bardzo aktywnie właśnie w Waszyngtonie przez ostatnie dni. Stąd też między innymi, panie redaktorze, konieczność wspomagania się. Jestem jeszcze w czasie amerykańskim, ale to były dobre rozmowy, aktywne, długie, z szeregiem ważnych polityków amerykańskich. Pan był w Waszyngtonie w tym samym czasie, kiedy był tam kanclerz Scholz. Kanclerz Scholz rozmawiał z prezydentem, pan z niższymi rangą, politykami amerykańskimi. Ale czy Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że problemem nie jest tylko to, co się dzieje właśnie na Ukrainie, ale również w ogóle agresywna polityka Rosji? No jeżeli Rosja rzeczywiście wchodzi bardzo mocno do Kazachstanu, jeżeli Rosja wchodzi na Ukrainę i nie zadowala jej tylko to, że Łukaszenko i tak jest jej wierny, no to widzimy coś bardzo niepokojącego. Tak, myślę, że Amerykanie zdają sobie sprawę z tej agresywnej polityki Rosji. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy podpisywano na przykład porozumienie amerykańsko-niemieckie dotyczące Nord Stream 2, wielu analityków słusznie mogło mieć wrażenie, że Amerykanie będą się bardziej koncentrować na Chinach, zostawiając tutaj niejako Niemcom rolę stabilizacyjną w tej części Europy. Po kilku miesiącach ta koncepcja okazała się niestety trudna do realizacji z perspektywy Niemiec, na szczęście z perspektywy polskiej. Ameryka jest na powrót obecna w regionie Europy Środkowej i Wschodniej bardzo aktywnie, nie tylko dyplomatycznie, ale także i poprzez obecność, wzmacnianie obecności wojskowej. A co takiego zmieniło się w polityce, także polityce amerykańskiej, że nagle mamy, że Joe Biden oskarżany o to cały czas, że będzie bardzo ugodowy wobec Putina, że nie starczy mu sił na prowadzenie aktywnej polityki zarówno z Chinami, jak i z Rosją. Tenże Joe Biden wysyła do nas 1700 dodatkowych żołnierzy, oprócz tych, których mamy. Wysyła żołnierzy do Rumunii i jednocześnie do Polski, to może nie są potężne liczby, no, ale jednak znaczące, że Wielka Brytania również wysyła dodatkowych żołnierzy do Polski. 350 brytyjskich żołnierzy ma również trafić do nas. Ja rozumiem, że to jest bardzo ważny sygnał, taki dyplomatyczny, ale pytanie, co takiego się zmieniło w polityce, że oni są... Zmieniła się polityka rosyjska, która jest jeszcze bardziej agresywna i jeszcze bardziej stanowcza w porównaniu do tych miesięcy, a jednak Niemcy, zgodnie z naszym przewidywaniem, na skutek Nord Stream 2 są mniej aktywne, mówiąc dyplomatycznie, podejmowały decyzje, które nie do końca prowadziły do stabilizacji. Joe Biden w obecności kanclerza Scholza. Więc Amerykanie musieli zareagować, widząc tą agresywną politykę, w naturalny sposób postawili tamę. No Joe Biden w obecności kanclerza Scholza mówi, że Joe Biden w obecności kanclerza Niemiec mówi, że nie będzie Nord Stream 2, jeśli wojska rosyjskie postawią nogę na ziemi ukraińskiej. No, ja przypomnę, panie redaktorze, że wojska rosyjskie są już na ziemi ukraińskiej, bo okupują Krym. O tym Zachód zapomniał. No, myślę, że nie do końca zapomniał, natomiast tutaj jest pewnie skrót myślowy, politycznie skrót myślowy, chodzi o nową agresję. Jeśli dojdzie do nowej agresji, Rosjanie mogą zapomnieć o Nord Stream 2, natomiast my uważamy, że ten gazociąg powinien być zamknięty bez względu na to, co wydarzy się w najbliższym czasie. Nikt tego nie zrobi, za dużo pieniędzy w to utopiono. Złamała zobowiązania wobec Zachodu. Panie ministrze, wie pan, my rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o tym, kto się z kimś spotkał, o czym rozmawiał. To są bardzo ważne rzeczy, ale tak w ogóle w perspektywie tego, czym ludzie normalnie żyją, to najważniejsze jest jedno pytanie. Będzie wojna, czy nie będzie? Panie redaktorze, robimy wszystko jako polska dyplomacja, aby do wojny nie doszło. Ta wojna, jeśli w ogóle cokolwiek się odbędzie, oczywiście będzie się działa na samej Ukrainie. Ukraina ma tego świadomość, stąd też konieczność naszego wsparcia. Polacy powinni być tutaj spokojni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Natomiast działania hybrydowe,
poniżej progu wojny asymetryczne mogą być realizowane wobec całej wspólnoty europejskiej. Widzieliśmy to przecież ostatnio na granicy polsko-białoruskiej. To też była forma agresji, tylko strzelano nie nabojami, a żywymi ludźmi, próbując ich na siłę wepchnąć na terytorium Unii Europejskiej. Więc musimy być gotowi i przygotowani do tego, że ta agresywna polityka będzie kontynuowana, ale tutaj odpowiedzią powinna być jedność, ta jedność wypracowana dyplomatycznie przez, także i przez Polskę, przez wiele państw europejskich. Jest pan przekonany, że to spotkanie Scholz, Macron, Duda to jest przykład jedności, że efekty będą takie, iż te trzy państwa będą mówiły jednym głosem? Mogę się odwoływać do publicznych deklaracji wczoraj z konferencji, do podpisanego oświadczenia trzech państw. Mówi się tutaj o wspólnej polityce wobec Rosji i Ukrainy, o jedności świata transatlantyckiego, o wsparciu dla integralności ukraińskiej. No jeżeli ważni politycy, prezydent Francji, kanclerz Niemiec, prezydent Polski mówią o tym publicznie, no to trudno byłoby mi odnosić się krytycznie do tego typu stwierdzeń. Natomiast Rosja będzie kontynuowała swoją politykę prób rozbijania Zachodu i musimy być tutaj czujni, musimy się wzajemnie konsultować, stąd też taka duża aktywność Polski, stąd też między innymi aktywność Polski na forum OBWE, którego jesteśmy przewodniczącym w tym roku. No właśnie, pan jest w Warszawie w tej chwili, pański pryncypał chyba jeszcze w Wiedniu, prawda? Wczoraj był w każdym razie Zbigniew. Tak, ale już udaje się na Ukrainę, a w przyszłym tygodniu pan minister Rau będzie w Moskwie. Będzie rozmawiał z ministrem Ławrowem, jak rozumiem. Tak, będzie rozmawiał jako przewodniczący OBWE z ministrem Ławrowem, z rosyjską delegacją, także i o sytuacji, czy może przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie, ale OBWE ma też w swoim portfolio inne miejsca, którymi się zajmuje. Kaukaz, Mołdawia, Białoruś czy Kazachstan. O tym pan minister Rau będzie rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Gorący czas. Miejmy nadzieję, że wszystko się uspokoi. Dziękuję panu serdecznie. Marcin Przydacz był naszym gościem, wiceminister spraw zagranicznych. Kłaniam się nisko. Do widzenia państwu.